Cześć, witam Was serdecznie i powiem Wam szczerze, że troszeczkę bałem się tego pytania, bo jeśli pojawiły się materiały o koniach, no to myślałem sobie, żeby ktoś tylko nie zapytał o dropshota. Nie wiem dlaczego, ale nie lubię tej metody, ona jest dla mnie jakaś taka... Brania są piękne, oczywiście ryby łowi się piękne, jest selekcyjna, jeśli czasem nic nie bierze, drop po prostu otwiera wodę, ale osobiście tego po prostu nie lubię. Ale postanowiłem, no pytanie było takie, jaką mogę wędkę polecić, no właśnie do tej metody, więc wybrałem coś takiego, przyjechałem do swojej starej mariny, póki ryby jeszcze tutaj po prostu podchodzą. Troszeczkę wieje, więc dźwięk tej mariny będziecie wyraźnie słyszeć. No i co? Ale nie będzie to materiał, nie będę Wam kolejny raz na YouTubie pokazywał, jak robić te węzły, bo nawet na naszym kanale już takie materiały się pojawiały. Bardziej pokażę Wam, jak ja osobiście łowię, jaki do tego skompletowałem sprzęt, no i zobaczymy, może dobrze się będziemy bawić. Dobra, mamy pierwszego rannego zbuja. Jest jakaś mega duża ryba, ale to jest dobra wróżba. Widzimy jakoś. Jak on to tutaj wziął. O, już. Zobaczcie. Taki przy wschodzącym słońcu. Leć. Najfajniejsze w dropie to są te brania, więc postaram się tak jakoś prowadzić, żeby ewentualnie było widać tę szczytówkę. Bo sandaczowe branie z opadu i takie branie na dropa jest do siebie bardzo podobne, no. Mega sprawa. To było widać, jest wielka rybka, naprawdę malutka, ale kijek rewelacyjnie zasygnalizował coś takiego, więc oj, taki mały psikul. Leci. Ale ładnie biorą, stukają. Bałem się troszeczkę, że ta zmiana pogody, ten mocny wiatr po prostu je wygoni na dobre, ale no mówię, dobrze, że wieje w moją stronę, zawsze ta nawieczna jest bardzo dobra, to też pamiętajcie, zwiewa tutaj cały żarcie dla drobnicy, ona tutaj podąża, a za nią podążają drapieżniki, zawsze warto łowić na nawiecznej. Co do samego łowienia, no mówię, ja mam jakieś takie wędkarskie ADHD, ja lubię coś po prostu robić z przynętą i takie babranie się, bawienie w miejscu nie za bardzo mi odpowiada, więc łowię takim krótkim opadem, czasem po prostu pozwalam zatrzymać, żeby ta przynęta po prostu gdzieś się tam bujnęła. Brania możemy się spodziewać dosłownie w każdym momencie. Brania czasem to są takie skubania, ale zazwyczaj to jest po prostu fajne łupnięcie. Zdecydowana ryba po prostu atakuje dosyć gwałtownie. Okonie okoniami, ale zdarzało mi się łowić już i sandacze, i szczupaki tą metodą. Z jakiegoś powodu no nie przypadła mi do gustu i no póki co się to nie zmienia. Ale tak jak powiedziałem, staram się, o, było jakieś branie, staram się realizować te, no te pomysły, te pytania, które macie i taki krótki materiał o dropshocie będzie. Wiatr się troszeczkę uspokaja. Mnie osobiście on nie przeszkadza, ja lubię łowić na wietrze. Mówię, czasem ta flauta jest fajna, ale jak powieje, to te ryby stają się, mam wrażenie,
bardziej ochocze. I tak pokrótce tylko powiem, to jest moje zdanie oczywiście. Metoda dropshot ma dwa ogromne plusy. Czyli łowimy ryby, które nie leżą na dnie, gdzieś się podniosły i klasyczny opad często bywa mało skuteczny. I druga rzecz, jestem w stanie ją tam dłużej po prostu zatrzymać w miejscu, czyli na te niezdecydowane drapieżniki zostawiam im po prostu chwileczkę czasu, żeby się określiły. W każdym innym przypadku inne metody będą, wydaje mi się, skuteczniejsze. Wędka, którą zabrałem, to jest SG4, do przodu oczywiście 233 cm, 5-18. Te 5-18 wydaje się być może takie troszeczkę przesadzone, no bo tutaj no można ten górny ciężar wyrzutu troszeczkę obniżyć, ale ona jest mega czuła. No mówię, troszeczkę nią już łowiłem i powiem Wam, nawet takie niewielkie okonie, które gdzieś tam skubią te przynęte, ta wędka tak świetnie sygnalizuje. Oczywiście jak każdy drop, no ten ostatni element, te kilka centymetrów jest w kolorze czerwieni, żeby tę szczytówkę właśnie lepiej obserwować. Ale ona jest mega czuła. Mam nadzieję, że pod jakąś... coś tam skubnęło. Że pod jakąś... Może się uda, jakąś większą rybą. Zobaczycie, jak pięknie po prostu holuje. Do tego mam kołowrotek SG8. Rozmiar 2500. Na tym plecionka 006. No i oczywiście zestaw dropshotowy. Ja jestem troszeczkę leniuch, więc jeśli mogę ułatwiać sobie życie, to tak robię. Za chwilę troszeczkę Wam pokażę po prostu gotowe zestawy do dropa, które mamy. I co do przynęt. Uważam osobiście, że na dropa można założyć dosłownie wszystko. Są jakieś przynęty do dropshota dedykowane, ale czy to będzie raczek, czy to będzie jakaś jaskółka, czy zwykły twister, riperek, no mówię, no tutaj główną zasadą jest to, że łowimy te ryby podniesione troszeczkę, a nie, że w jakiś specjalny sposób. Ja natomiast wybrałem sobie, coś tam ładnie stuknęło, wybrałem sobie troszeczkę dziwolągów z naszej oferty. Mamy różne raczki, jakieś skąpo, szczety i inne takie cuda. Było ładne branie. Ładny stuk. I na takie dziwolągi chcę po prostu popróbować. Troszeczkę też sam siebie przekonać, że to wszystko działa. Leżę całą przynętę. Mamy też gotowe zestawy w takich kitach, w takich pudełkach, no właśnie nazwane nawet dropshot. Jest tam troszeczkę gum, troszeczkę jakichś raków, są tam ciężarki. O i właśnie co do ciężarków, są te ciężarki zaciskowe. Powiem Wam tak, tutaj jest troszeczkę ziela, więc łowię czasem pomiędzy właśnie jakąś zieleniną. I bardzo często gubię po prostu te ciężarki przez te ziele. Jeśli to jest otwarta, jakiś piaszczysty blat, no to jak najbardziej. Natomiast tutaj, ryzykując tym, że po prostu łowię na jednej głębokości, bo nie mogę przesuwać, zawiązałem z po prostu ciężarek taką pałeczkę na stałe. Pokombinowałem troszeczkę z ustawieniami kamery, no bo kręcąc z klatki piersiowej, bardzo często po prostu widać tylko łapy, nie widać szczytówki, nie widać wędki. Muszę się tutaj troszeczkę pobawić, a też nie mogę przekonać się do kręcenia z głowy. Po pierwsze, że to troszeczkę uciska czaszkę. Po drugie, no mam niby aplikację, która łączy się z tą kamerą, mogę to podejrzeć. Ale zdarzało mi się, że po prostu, nie wiem, że nagrywam, nie widzę po prostu tego i wolę nagrywać z klatki. A, jakieś branie było. Mając pewnego rodzaju dyskomfort. Ale też gwarancję, że
być może czasem w nie najlepszy sposób, ale nagra się to, co chce. O, teraz się coś trafiło. Większego. Z tym hamulcem rozjechało. To jest troszeczkę większy ogonie. A branie takie po prostu smyrgnięcie. O. Pięknie pracuje ten kijek. Oj, okoń pięknie. O, zobaczcie, jaki to jest klocek. Już naprawdę piękna ryba. Tam się. Zobaczymy go. Piękny garbuzek. Naprawdę cudna ryba. Puszczamy go do wody. Ładna rybka. Pokaż się z buju. Piękny rybol. Leć. Dobra, luknijcie. Co dzisiaj używam? Jest takie pudełko nitki floating, czyli pływające różne takie gumy. Mega dziwactwa. Jakieś takie po prostu nie wiadomo co to jest. Jakieś jaszczurki, jakieś raczki. Ale mega to się właśnie zachowuje w metodzie drop shot, ponieważ no, ze względu na to pływające. I tak jak powiedziałem, jest coś takiego jak Drop Shot Academy, takie pudełeczko. Znajdziemy tam, no mówię, raczki, są tam oliwki, są tam haczyki. Jest to taki prosty, podstawowy po prostu zestaw. Jakieś takie jaskółeczki, coś takiego będę próbował. Ale dla mnie najfajniejsza rzecz, już tylko muszę to gdzieś tutaj po prostu znaleźć. O, mam. To są takie gotowe zestawy hak. Już zawiązany na fluorokarbonie. Tutaj mamy hak numer 1, 5,5 grama oliweczka, 0,26 fluorokarbon i metrowy taki przypomnij. Ja coś takiego zakładam, nie chcę mi się tego po prostu wiązać. Mam te wszystkie elementy i czasem jak mam czas, to po prostu to jakoś ogarniam, ale takie mega są zestawy. Trzy wersje tego są na dużych hakach. Tutaj mamy haczyk 2x0, czyli na takie jakieś mega duże przynęty. Taki zestaw skomponować do dropa jest bardzo łatwo, wtedy szybciutko się to ogarnia, a ja mówię, jestem troszeczkę takim wędkarskim leniuchem, więc jeśli mogę sobie coś ułatwić, no to tak właśnie robię. Ale pięknie strzeliła rybka. To jest też fajna rybka. Ładny okoń. Wali pięknie łbem. Powolutku go folujemy. O, to jest gruby okoń. Zobaczcie to. Chodź tu. Ale kurde garbol. Nie jest to 40, ale jest piękny. Coś cudnego, zobaczcie to. To już jest fajne, takie 35, 7. Piękny ryboś.
Ta-dam. Co powiecie na takie garby? Piękna sprawa, nie? Lecz dawaj. Ja wam powiem tak, nie będę przedłużał, bo nic więcej po prostu tutaj wam nie powiem. Są mądrzejsi ode mnie w tej kwestii. Jeśli złowię jakąś 40, tak jak powiedziałem, to odpalę jeszcze raz kamerę i wam go pokażę. Dzięki, że byliście ze mną. No mówię, pytanie dla mnie niekomfortowe, ale temat generalnie fajny, popularny. Drop jest mega skuteczną metodą. Do zastosowania naprawdę wszystkie możliwe przynęty, jakie sobie wymyślicie, bardzo selektywny. Także dzięki, że byliście ze mną ten kolejny poranek. Sub mile widziany, oczywiście łapka w górę, jeśli materiał się podobał. Dzwoneczek pozwoli wam dostawać przypomnienie o kolejnych materiałach i pytajcie w komentarzach i podsuwajcie kolejne pomysły. I pamiętajcie o tym, jeśli ktoś chce, ma ochotę wbić się do mnie po prostu na jakieś ryby, piszcie w komentarzach, chętnie was zaproszę, albo tak jak powiedziałem, albo przyjadę do was. Do końca sezonu jeszcze troszeczkę zostało, jest szansa na jakieś fajne wspólne ryby. Widzimy się w następnym materiale. Cześć!